Cześć kochani, witam was w kolejnym vlogu. Wczoraj nie było vloga, ponieważ mieliśmy na maksa dużo pracy i po prostu nie było czasu, żeby nagrywać, ale dzisiaj jest vlog bardzo ważny, także zapraszam was na dzień ze mną. Lecimy do biura z paczkami. I kochani, jak widzieliście przed chwilką, pakowałam paczki, pierwsze paczki mojej marki Wowkow, Instagram wowkow.pl. Tworzyłam markę razem z moim chłopakiem Kacprem, tak jak powiedziałam, nazywa się wowkow.pl i pierwszym dropem w naszej marce, w naszym sklepie są case'y na telefon. Ja od małego miałam mega bzika na punkcie case'ów na telefon, będąc młodsza dobierałam case'y do stroju, do dodatku, do danego nastroju, naprawdę jakby dla mnie case'y kiedyś były czymś takim jak torebka czy biżuteria, którą dobieramy. Tak jest do teraz i stwierdziłam, że super będzie stworzyć markę i na start wrzucić tam case'y z moimi projektami, z moimi pomysłami. Przepraszam was ogólnie za tutaj bałagan wszędzie, ale pakowaliśmy paczki i mamy tutaj wszędzie bardzo dużo rzeczy, przez co no nie mamy trochę miejsca, nie mieścimy się, ale to nie jest ważne. Ważne teraz to, o czym mówię. Nasze case'y. Na start pokażę wam, jakie mamy modele. Pierwszy, oczywiście wszystko pokazuję wam na takiej tekturce, przez co może nie prezentuje się tak wystarczająco dobrze jak na telefonie, ale wszystko macie na stronie pokazane, jak to wygląda. Oto nasz pierwszy case, case, który jest takim głównym case'em naszej marki, najbardziej związany z marką, ponieważ mamy na środku naszą krówkę. No i tak naprawdę wszystko toczy się wokół łatek, mleka i tak dalej. To jest pierwszy model. Kolejny model, bardzo związany z marką, ale także ze mną, z tym, czym ja się zajmuję, ponieważ jest to case makijażowy. Jest oczywiście malutka krówka, mały element jest, ale to jest case taki dla miłośniczek makijażu, dla kogoś, kto naprawdę lubi make-up. Wygląda w ten sposób. Następny jest zdecydowanie dla wszystkich miłośników filmów i seriali. Nasz case popcornowy, popcorn karmelowy, mega słodki, tak jak cała nasza marka. No i tak jak powiedziałam, to jest po prostu must have każdego serialowicza, każdej dziewczyny, która po prostu chce mieć case'a, który będzie utożsamiał się z nią samą. Także to jest właśnie ten case z popcornem. I ostatni, też przesłodki, chyba najsłodszy z wszystkich, case z donutami, z milkshake'ami, z ciasteczkami. No, cały ocieka lukrem i słodkością, także jak jesteście, wiecie, takimi osobami, które lubią coś słodkiego. No ja myślę, że nie ma ludzi, którzy nie lubią czegoś słodkiego. To właśnie to jest ten case. Ogólnie w paczce, w naszej paczce, która będzie do was docierała, jeśli będzie zamawiać case'y, będą różne rzeczy oprócz case'a, bo chcieliśmy, żeby ta paczka była bogata, żeby było dużo fajnych niespodzianek dla was. Teraz wam zdradzę, jakie to są niespodzianki, ale mam nadzieję, że taką drugą radość będziecie przeżywać, otwierając paczkę samemu. Tutaj mamy pierwsze słodkości. Są to krówki, krówki z logiem, logotypem Wowkow. W środku jest też mała słodka niespodzianka. Jak otworzycie, będziecie chciały zjeść, to tam w środku jest taki mały smaczek na sam koniec po zjedzeniu. Tak samo w paczce będziemy mieć taki kolorowy wypełniacz. Bardzo chciałam, żeby wypełniacz pasował również do kolorów naszej marki. Dominuje głównie jasny i ciemny róż, także mamy wypełniacz, który również jest związany z właśnie kolorami Wowkow. Kolejno, paczka jest przesłodka, przeurocza, bardzo dziewczęca i też pięknie pachnie, ponieważ w paczce mamy zapachy. Takie zawieszki, jak są w samochodach, wyglądają w ten sposób. Wszystko jest bardzo, bardzo dedykowane całej marce, bo jak widzicie, na każdym produkcie mamy naszą krówkę, bądź nasz logotyp, naszą nazwę. Niestety, zapachy długo czekały na was, na premierę Wowkow i troszkę nam zżółkły. Nie wiem, czy to widać na przebitkach, ale ciut na dole są zżółknięte przez ten aromat. Ale mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Nam nie przeszkadza, bo dalej ładnie pachną, zapach się dalej utrzymuje, a to jest najważniejsze. Po otworzeniu paczki będziecie wiedzieć, o co chodzi, bo to jest taki zapach bardzo, bardzo słodki. Cukrowy, ciastkowy, milkshake'owy, no bardzo pasujący do wszystkiego z naszej marki. Mamy naklejki, mamy wlepki, które również są w paczce. Tymi naklejkami zalepiamy produkt, czyli samego case'a, a tą wlepkę wrzucamy na paczkę, ponieważ nasza paczka wygląda w ten sposób. To jest paczka wewnątrz. Mamy taką paczkę, która jest cała obrędowana krówką i nazwą.
z tyłu mamy taki mały przekaz dla Was. I pod spodem są też oczywiście łatki. I tą paczkę wkładamy w foliopak, na który przyklejamy nasze dedykowane naklejki. Tak wygląda przykładowa paczka, którą przed chwilką spakowałam. Jest tutaj nasz znaczek firmowy. Bardzo chciałam, żeby na naszych paczkach były takie znaczki, jak są normalnie na pocztówkach. Także jest tutaj krówka, która się kąpie w morzu, w takim donacie ala pływającym. Mamy from Wowcow tu. I oczywiście tu będziemy pisać imiona Wasze, jak będziecie zamawiać paczki. No i naklejka, żeby każdy kurier i każdy odbierający paczkę od kuriera wiedział, od kogo jest paczka. Także tak to wygląda. W środku będą ulotki. Ulotka prezentuje się w ten sposób, a co jest napisane w środku, to dowiecie się zamawiając paczkę. No i oprócz tego, co jeszcze fajnego i taki też również smaczek, zawsze zamawiając sobie case'a, po założeniu go na telefon, musiałam dopasować sobie również do niego tapetę. Jak miałam różowego case'a, to musiałam sobie znaleźć tapetę, która była różowa i pasowała do case'a, żeby wszystko było takie bardzo, wiecie, spójne ze sobą. No i tak wymyśliliśmy wspólnie z Kacprem, że zrobimy dedykowane tapety do każdego case'a. Każdy case ma swoją tapetę. Także tak wyglądają przykładowe nasze zdrabki. Są to zdrabki takie jak kiedyś w loteriach, jak byliśmy dziećmi, prosiliśmy rodziców, żeby nam kupili zdrabkę, bo chcieliśmy zdrapać i wygrać jakieś 2 złote, to w tym momencie w zdrabce możemy wygrać tapetę. Wystarczy zdrapać monetą, z tyłu jest cała instrukcja. Jak wcześniej nie robiliście czegoś takiego, to warto ją przeczytać, żeby nie popełnić jakiegoś błędu. I może ja zdrapię Wam jedną przykładową zdrabkę. Może weźmiemy tą, o, ta jest mega słodka, do case'a z ciasteczkami. Potrzebujemy do tego monety, ale tak jak mówię, przed zdrapaniem sami przeczytajcie sobie też instrukcję. Zdrapujemy, musimy pamiętać, żeby porządnie zdrapać całą zdrapkę, tak, żeby zwłaszcza na kodzie QR, który jest nam potrzebny do ściągnięcia tapety, nie było żadnych elementów zdrapki. Także zdrapujemy. Okej, kiedy jesteśmy pewni, że z kodu QR zdrapaliśmy całą część zdrapki, łapiemy w rękę telefon, odpalamy aplikację aparat i przybliżamy aparat do kodu QR. I zobaczcie, w tym momencie telefon wyszukał informacje o tapecie i właśnie ładuje nam tapetę. Mamy słaby internet. No, mamy słaby internet w biurze, ale załadowała się. Tak wygląda tapeta do case'a z ciasteczkami. A resztę tapet możecie śmiało zobaczyć na naszym Instagramie wowcow.pl, bo wrzucamy tam foty na bieżąco. Jest dużo fot do obejrzenia w tym momencie, także jeśli jeszcze nie byliście, to gorąco zapraszamy. Chyba powiedziałam o wszystkim, Kasper, co? Papier bibułkowy z kartą. A, tak, papier bibułkowy. Właśnie, to też jest związane z naszą marką. Chcieliśmy, żeby każdy detal był naprawdę na maksa związany z wszystkim, żeby na wszystkim była krówka i żeby to wszystko było bardzo, bardzo dedykowane i dopracowane w każdym szczególe, żeby nie brać byle czego, tylko naprawdę każda z tych firm, która robiła nam produkty, musiała zrobić to tak, jak my chcieliśmy, tak jak my sobie zażyczyliśmy, żeby wszystkie kolory się zgadzały. Czasami musieli coś tam pozmieniać, bo nie mieli czegoś w ofercie, ale słuchajcie, wszystko się udało, wszystko już jest. Tak wygląda papier bibułkowy, w który będą pakowane case'y i na koniec będzie wlepiana wlepka z taką piękną krówką. I w każdej paczce będą też dorzucane 3 wlepki. Jedna z tych pięknych sentencji. Mamy tutaj 5 rodzajów sentencji. Wszystkie są bardzo mocno spójne z naszą marką, tyczą się wszystkiego, co można powiedzieć jest związane z Wowcow. Także to jest pierwsza. Druga. You don't need a rose-colored spectacles, you can wear a Wowcow case. Tutaj jeszcze jedna z moich ulubionych, the grass is greener when you have Wowcow case. Ta też jest piękna, be your own reason to smile, be Wowcow girl. No i w sumie to też jest piękne, wszystkie są piękne. Wowcow girls, do it better. Także tak to wygląda, a tutaj mamy jeszcze fajne wlepki, takie no specjalne, takie specjały. Pierwsza holograficzna, mieni się na różne kolory, jest oczywiście z krówką, jest to kartonik mleka, a druga wlepka jest brokatowa, taka w dotyku normalnie, wiecie, brokatowa, no i też cała się pięknie, słodko mieni. Chyba teraz już powiedziałam o paczce i o marce wszystko, tak, Kacper? Tak. Nasza strona www.wowcow.pl, tam możecie zamawiać case'y. No i co? Jestem strasznie ciekawa, co Wy na ten temat sądzicie, bo ja naprawdę
I case'y to nie wszystko. Tak, oczywiście, to już mówiłam chyba pod postami. Czekajcie, w pierwszym kwartale przyszłego roku na pewno będą też fajne rzeczy. Coś nowego, tak jak powiedziałam, pierwszy drop to case'y, ale będą też produkty nie tylko na telefon. Także no tyle, dajcie mi znać koniecznie, czy wam się podoba, bo ja mówię, jestem strasznie podekscytowana, że udało się wszystko już dopiąć, że wszystko jest naprawdę po mojej myśli. Także no teraz czekam na wasz odbiór, co wy sądzicie, piszcie mi tutaj, piszcie mi na Instagramie wowko, będę bardzo szczęśliwa, jak będziecie tam wchodzić, obserwować, no i dawać mi znać. Co wam się podoba, który case jest waszym faworytem, który najbardziej się z wami utożsamia. Mam nadzieję, że każdy z was znajdzie coś dla siebie. A na sam koniec, case'y są na telefony od 6 do iPhone'a 10S lub 10 Max, to są ostatnie modele. W tym momencie nie mamy case'ów na iPhone'a 11, po prostu wyszedł niedawno, nie przetestowaliśmy jeszcze do końca tego wszystkiego, nie testowaliśmy case'a szczególnie dedykowanego na ten rozmiar telefonu, nie jesteśmy pewni, więc po prostu ich nie domówiliśmy. Niewiele osób na szczęście jeszcze ma te telefony, także mam nadzieję, że duża większość jednak znajdzie coś dla siebie tutaj. Więcej do szczegółowych informacji jest na stronie, każdy model jest wypisany, który jest dostępny, także chyba powiedziałam wszystko, co najważniejsze. Teraz słuchajcie, czekamy na godzinę 20:10, a jest to za 15 minut, bo pokaż, właśnie, jest, a ja mam nawet tapetę z ławką. Na zegarku ustawiłam sobie też tapetę z ławką. I słuchajcie, za 14 minut ogłaszamy informację na Instagramie. No i paznokcie. I paznokcie, to widzieli już chyba wszyscy. O, jeden jest brzydki, bo jestem psuja. Ale oczywiście paznokcie są też. I właśnie dlatego były te wszystkie łatki na paznokciach. Wy pytaliście mnie już od pół roku, odkąd robiłam te łatki. Klaudia, czemu ty te łatki robisz? Po co te łatki? O co chodzi z tymi łatkami? No i w końcu się dowiedzieliście. W końcu wiecie, o co chodzi. Dzisiaj nie ma łatek, bo dzisiaj jest już krówka. Wcześniej jeszcze nie chciałam rysować krówki, żeby ktoś tam nie wyczaił. Także no tak, siadamy i publikujemy zaraz zdjęcie i zobaczymy, co powiecie, jakie będą komentarze. No słuchajcie, właśnie w tej chwili przed minutą, bo jest 20:11. Kasper jest też zalogowany na łałkę i przychodzą follow, Jezu, ale się cieszę. Patrzcie ciągle. Ale super, ja dodaję kolejne posty na wowkał. Powiem wam, że boli mnie tak żołądek ze stresu, że to jest niesamowite. Nie wiem dlaczego, po prostu z podekscytowania chyba. Bardzo się stresuję, Jezu. Muszę teraz zaznaczyć komentarze. Już teraz oglądacie dzień później, bardzo dziękuję wam za taki odbiór, za tyle po prostu lajków, za szał powiadomień od follow. Minęło ile? 15 minut, a ja po prostu już jestem w szoku. Super, bardzo się cieszę, że wam się podoba, przynajmniej taką mam nadzieję, sądząc po takim odbiorze. A w tym momencie lecimy z Kacprem załatwiać kolejną rzecz, kolejną, można powiedzieć, zmianę, ale to dowiecie się w kolejnych vlogmasach. Ten vlog jest krótszy, ale bardzo treściwy, bardzo dla mnie ważny i taki mocno emocjonalny. Także żegnam się z wami w tym momencie, widzimy się w jutrzejszym vlogmasie i może wtedy porozmawiamy sobie więcej już na spokojnie, kiedy wszystkie emocje opadną. Dzięki raz jeszcze, buziaki, pa, pa.